Garfield Show. Kolory prawdy. Ja, Hubert Bulwa, największy detektyw w dziejach świata. Zaraz wyjawiam państwu, kto ukradł słynny brylant Kloppmana, gdyż mam nadzwyczajny intelekt. Tak, tak, bystrzak z ciebie, ale do rzeczy, chłopie. Kto ukradł? Tylko jedna osoba miała dostęp do zaszyfrowanego sejfu. Więc twierdzę, że tym sprawcą jest... Nie, wróć! Ła, nie! Kto rąbnął ten brylancik? Muszę wiedzieć! A ja mu na to... O nie, awaria telewizora! Na razie! Ojeju! Jak mogłeś mnie zdradzić? Po tym, co razem przeszliśmy? Wezwę fachowca! Nigdy się nie dowiem, kto zwędził brylant Kloppmana. Przywiozę go wam za kilka dni. Będzie jak nowy. Kilka dni bez telewizji? Co ja teraz pocznę? Nie będę jadł ani spał. Muszę coś robić. Nie możesz żyć bez telewizorka, prawda? Tak jak nie mogę żyć bez tlenu albo kaneloni. Chyba znajdę jakieś wyjście. Pośpiesz się, bo skonam. Aha, już jest. To stary telewizorek babci. Oby był na chodzie. Babcia jest, więc on może też. Gapiłem się w niego jako smyk i często miałem dziwne wrażenie, że ci ludzie z ekranu też mnie widzą. Ludzie z ekranu śledzili każdy twój ruch? W życiu nie słyszałem większej bzdury. Hej, drogi widzu, nie gap się tak. W tamtych czasach moim idolem był doktorek Dobrotek. Prowadził wspaniały show. Czy dziś byłeś dobry? Kochałem go. Kanały zmienia się tym pokrętłem. Kiedyś telewizory nie miały pilotów. Co? To znaczy, że trzeba wstać i podejść do telewizora, by zmienić kanał? A gdzie główna zasada telewizji, która mówi gnij w fotelu i nie rób nic? Musisz sam go nastroić, kotku. Ja lecę na randkę z Liz. Niedługo wrócę. Cóż, trzeba zmieniać kanały jak w średniowieczu. Odi, rusz się. Jest. A teraz na żywo z naszego studia wasz ulubieniec, doktorek Dobrotek. Doktorek Dobrotek? Gwiazdor programu, który kiedyś oglądał John? On jeszcze żyje? Cześć, dzieciaki. Czy byłyście dziś grzecznymi dziewczynkami i chłopczykami? Tak, doktorze Dobrotek. Gdzie są kolory? Czemu obraz jest czarno-biały? Może znajdę inny kanał. Ten facet jest na każdym. Wszyscy świetnie wiemy, że najważniejszą rzeczą na świecie jest zawsze być dobrą istotą i mieć tylko dobre zamiary. Cześć, Garfield. Jak ktoś może mieć dobre zamiary w stosunku do niego? Słyszysz? Właśnie reżyseruję film o sobie, a ty będziesz kręcił. Nosi tytuł 24 godziny z życia najmilszego kotka świata. Musisz tylko chodzić za mną przez cały dzień i filmować mnie tą kamerką. Dobra, Nermal, ale wiesz, że każdy hit filmowy zaczyna się od czadowej sceny akcji. Fakt. No a jaką scenę akcji masz na myśli? Brawo! Czadowa scena akcji. Autor, autor! Wróćmy do starego telepudła. A może ten doktorek wie, kto zwędził brylant Kloppmana? Powinieneś się wstydzić, panie kocie. Tak się nie postępuje z przyjacielem. Kto? Ja? Tak, wstydź się, Garfield. Prawda, dzieci? O, zły kot!
Co się tu dzieje? Ten facet mówi o mnie? Tak, mówię o tobie, kocie. To, co zrobiłeś temu miłemu Kiciusiowi, było bardzo, bardzo podłe. Niby jaki miły Kiciuś, znaczy Nermal? To przecież jest najwredniejszy. Kurczę, i po co ja gadam do kogoś w telepudle? Ten gość mnie wcale nie słyszy ani nie widzi. Może jednak? Ależ ja ciebie widzę i ja ciebie słyszę. No i mogę zrobić z tobą to. Piątka. Co to jest? Co on zrobił? Czemu ja jestem szary? Odebrałem ci za karę twój kolor, Garfield. Bo widzisz, dla mnie wasz świat jest czarno-biały. Albo ktoś jest dobry, albo zły. A to, co zrobiłeś koledze, było bardzo złe. To pomyłka, doktorku. Jestem bardzo sympatycznym kotem. Tak? Udowodnij to. Zrób jakieś dobre uczynki. A wtedy może, powtarzam, może, odzyskasz dawny kolor. Prawda, dzieci? Tak! Uczynki? I mają być dobre? Nie robię nic dobrego, ja głównie jem i śpię. Przeprowadzę babcię przez jezdnię. To jest dobry uczynek. Wyprawiasz? Miau! Ja muszę przeprowadzić cię przez jezdnię, babciu. Nie, nie, dość! Okej, wrócił mi kolor na łapach. Więcej dobrych uczynków. Ten fortepian spadnie na faceta, który je lody! Uratowanie amatora lodów przed spadającym fortepianem. To podpada pod dobry czyn. Dzieciaki, nie róbcie tego w domu. Gdzie indziej też, nie? Hej! Ten teścik zdałem na pomarańczową szóstkę. Wystarczy, że zrobię jeszcze jeden dobry uczynek. Kurczę, nie widać odbiorców dobrych uczynków w tym mieście. Chyba ktoś potrzebuje pomocy. Nie gryźcie mnie! Popatrzcie, no przecież jestem uroczy. To chyba Nermal jest w opałach. Nie, liczy się tylko dobry uczynek. Nawet jak dotyczy Nermala. Idźcie stąd, dajcie mi spokój. Jak można skrzywdzić tak milutkiego kotka? Dzwonię do agenta, coś wam załatwi. Jakiś występ w reklamie psiego papu, he? I co wy na to? Hej, wy bezmózgie worki na pchły. Może zmierzycie się z kimś trochę większym? Tak, choćby z nim. Nie, schowajcie kły dość ratunku. Prędko, zróbcie dla mnie dobry uczynek. Na pomoc! O nie! To był naprawdę szczyt głupoty, Garfield. Zbadaj sobie główkę. A propos, zaczynasz siwieć. Ach, ty niewdzięczny, ty. Wrócił mi pełny kolor. Ten doktorek Dobrotek się zdziwi. Dowiodłem, że nie jestem zły. Panie Dobrotku, odzyskałem dawne kolory.
Panie Dobrotku! Fachowiec już przyniósł odbiornik i działa jak złoto. Panie Dobrotku! Panie Dobrotku! Panie Dobrotku! Panie Dobrotku! A ten stary czarno-biały telewizorek kazałem mu zabrać. Stać! Stój! Panie Dobrotku, czekaj! Żegnaj, panie Dobrotku. Garfield, pamiętasz Dobrotka? Tak, jak mógłbym go zapomnieć? Prowadził ten stary show, o którym mówiłem rano. Byłem ciekawy, co się z nim stało. Szperałem w internecie. A jak wiemy, internet to istna kopalnia wszelkiej wiedzy. A raczej kopalnia wszelkich głupot. Doktorek wycofał się 27 lat temu i odtąd słuch o nim zaginął. Doktorku, życzę zdrówka. Chodź, Garfield. Czas na jakąś wieczorną przekąskę. Fajnie, ja też będę zdrów. Trzym się, stary, gdziekolwiek jesteś. Ty też trzymaj się ciepło, Garfield. Dziś byłeś dobrym kotem. Wersja polska Studio Genetics Film Factory. Dialogi polskie Dorota Załęska. Reżyseria Ewa Kania. Dźwięk Zdzisław Zieliński. Kierownictwo produkcji Agnieszka Sokół, Róża Zielińska. Wystąpili Garfield.